Domową elektrownię możemy zasilić poprzez akumulator, który ładowany jest stale poprzez regulator napięcia i regulator ładowania, który następnie zasilony jest z panelu słonecznego. Panel słoneczny daje napięcie pomiędzy 18 a 20 V, które regulator ładowania zamienia na napięcie 12 do 13,5 V i reguluje prąd ładowania akumulatora. Przez cały rejs możemy mieć w ten sposób stałe źródło zasilania i prądem około 1,5 A podładowywać stale akumulator.